Cześć i czołem, moi mili, witam was bardzo serdecznie w Railroad Empire. Dzisiaj chyba będziemy najzwyczajniej w świecie się po prostu rozwijali, łączyli kolejne miasta do naszej linii kolejowej. Chyba tylko i wyłącznie na tym dzisiaj się skupimy, bo te zadania, które tutaj mamy, to one już teraz same będą się wykonywać, a my najzwyczajniej w świecie musimy się rozwijać. Ostatnie zadanie, jakie tutaj mamy, czyli kupi jedną z firm konkurencji, no to niestety, ale musimy się dobrze rozwinąć i mieć dużo funduszy, aby tą firmę wykupić, którąś z tych dwóch, które tutaj aktualnie mamy na mapie. Także zaczniemy, myślę, od samej góry, czyli jak tutaj mamy drogę do Pittsburgh, to z Pittsburgh połączymy się teraz do Buffalo i z Buffalo do Syracuse. I tu górę już będziemy mieli zrobioną. Odpuszczę sobie Albany z tego względu, chociaż nie, do Albany też, z Syracuse do Albany się połączymy. To będzie właśnie nasza tutaj ostatnia linia. Później już wykupimy sobie linię konkurencyjną i jakoś tutaj później to zmodernizujemy w jakimś tam okresie czasu. Dobra, nie przedłużając, zaczniemy już zabawę z tym. Trochę kasy mamy, więc już będziemy się budować w tym kierunku, tak żeby to jakoś miało ręce i nogi. To jest wzgórze? Wzgórze. Okej. To może w tym miejscu się zaczniemy łączyć. Dobra, dotąd się dobudujemy i postawimy małą stację kolejową. No i proszę bardzo, dobra. To już będziemy mieli z głowy. Jak tutaj 3%, te 3% to jeszcze nie ma tragedii. 3% jest ok, także wieża obserwacyjna, ta obserwacyjna zaopatrzeniowa, proszę bardzo. I oj, przepraszam, i w Buffalo postawimy sobie budynek naprawczy. Proszę bardzo. Teraz tak, czy tu jest budynek? Tu jest budynek naprawczy, no i dobra, nie zaszkodzi. Prędzej czy później i tak będziemy mieli wszędzie budynki naprawcze. Teraz stwórzmy linię kolejową. Będzie z Pittsburgha do Buffalo. Ok. To już jest zrobione. Kupujemy pociąg. I pociąg będzie tak, ten. Dobra. Raczej nikogo nowego nie mamy. Zatrudnienia. No i jedziemy dalej. Czyli Syracuse. Od razu może postawimy sobie stację kolejową. Na razie zaczynamy od małych. How carefully did you consider that? No i od razu podłączymy i zobaczmy, jak to wygląda. 200 aż, bo tu jest most i to dlatego. Także przekręcimy troszeczkę w tę stronę. No i z 200 zrobiło się 100. Także super. I ma... Nie. Wieża zaopatrzeniowa. Proszę bardzo. Postawiona. I następne. Przygotuj linię. I kupujemy pociąg. Dobra. To już mamy. Tak na wstępie. No i jeszcze teraz Albany. Także postawmy małą stację w Albany. What's the deal with the station? Are you looking for a fight? I dobudujemy. Myślę, moi mili, nad tym, żeby w niedługim czasie... Milion, a bo tu tunel się zrobił. A, bo tu teren górzysty się pojawił. Okej. Zróbmy to w ten sposób. Dobra, już jest lepiej. Tu na sam koniec duże nachylenie się robi. Nie podoba mi się to. sześć procent, no trudno się mówi. Chyba tu lepszej opcji nie ma. No, nie ma lepszej opcji. Dobra, tak to musi zostać niestety. O czym myślę? Myślę o tym, żeby w ogóle przemodernizować rozkłady jazdy tych pociągów. I żeby to było, żeby to wyglądało zupełnie inaczej. O, brakuje hajsu. Dobra. Dopuśćmy pociągi, niech to zacznie funkcjonować, niech to zacznie jeździć i zarabiać. No myślę o tym, żeby to trochę przemodelować i puścić z jeden pociąg, który cały czas będzie woził pocztę wszędzie i który będzie woził pasażerów wszędzie. O, inżynier się pojawił. Zatrudnijmy inżyniera. I teraz by się przydał jakiś pociąg, żeby zatrudnić inżyniera do niego. Na przykład ten. Dlaczego by nie?
Proszę bardzo, ten inżynier nie ma co robić. Niech sobie jeździ na tym pociągu. No i dobra. Już trochę hajsu wpadło, także kupmy sobie tą stację zaopatrzeniową. Proszę bardzo. No i teraz musimy jeszcze nazbierać na pociąg i na budynek naprawczy. 80 tysięcy. O, już w sumie pociąg będzie można kupić. Proszę bardzo. Nie, jeszcze nie. Pociągu jeszcze nie mogę kupić. 52, 57 i już chyba damy radę. Także Syracuse, Albany. Rozpoczynamy. I już możemy kupić pociąg. Pięknie. Dobra, pojawiły się punkty badań. I w coś trzeba by było zainwestować. Gwizdek zapewnia osłonę przed urazami i zwiększa popularność wśród pasażerów. Zwiększa o 5% liczbę pasażerów w każdym mieście, w którym twoja firma ma stację. Okej, to sobie weźmiemy w takim razie. Niech tak się wydarzy. No i tak chyba trzeba będzie zrobić, co tu się dzieje, albo nie czeka na wolny tor. Ja zapomniałem, przecież tu trzeba postawić sygnalizatory. Ja zupełnie o tym zapomniałem. Dobra, teraz tak. Sygnalizator na pewno tu trzeba postawić. I na pewno tu. Teraz następny sygnalizator tutaj trzeba postawić. Proszę bardzo. I kolejny w tą stronę. No i tu następny. Oj, ale by się narobiło. Tu jeden sygnalizator. Tu drugi sygnalizator. Dobra. I tu już jesteśmy załatwieni. Tu już jest wszystko cacy. Widzę, że mamy już pieniądze na budynek naprawczy. Także budynek naprawczy postawimy. I tu już miejsce jest zapewnione. Także super. Tu już wszystko mamy jak trzeba. No i możemy się skupić na wschodniej części. Czyli tak, z Toledo musimy sobie się teraz podciągnąć do Grand Rapids. Konduktor się pojawił. Dobra, że zatrudnimy konduktora. Teraz zerknijmy na pociągi. Do którego konduktor tu się przyda? Ten nie ma nic do roboty. Proszę bardzo. Już konduktor jest przydzielony. Zawsze to troszeczkę lepiej będzie. To wszystko może funkcjonowało. Dobra, no musimy teraz poczekać. Możemy poobserwować, jak to wygląda, jak wygląda życie na stacji z tymi pociągami. No i pięknie. No i teraz ten czeka, no bo ten tutaj jest. Jak już wszystko pobuduję, połączę tak ładnie. O, tutaj kolejny podjedzie, czeka. To mi się tak podoba, ta organizacja. Co on robi? A, konserwowany, bo jest to budynek naprawczy, więc jest konserwowany. Więc tak, jak już połączymy wszystkie miasta, które tutaj są, to pozmieniamy z tymi pociągami. Zrobimy tutaj porządek w pewnym odcinku, żeby to by miało tak fajnie ręce i nogi. Pododajemy, co tam trzeba. No i zobaczymy, jak to pyknie. They have granted me the title of Haiwanob, which means the benevolent one. No to fajnie, że jesteś dobroczynny. No i proszę bardzo, tekstylia wiezie do Toledo. Bardzo fajnie. Jeszcze musimy chwilę. O, już w sumie mamy dość chyba pieniędzy, żeby cokolwiek tutaj pobudować. Więc zacznijmy od małej stacji. Proszę bardzo. I zobaczmy, ile będzie kosztować cała linia kolejowa. Linia będzie kosztować 107, także bardzo ładnie. Nachylenie jest idealne, więc można cokolwiek tutaj działać. Proszę bardzo. No i te sygnalizatory. No bo tak, tu stoi, tu jest ładnie, pięknie, tak? Tak. To teraz tu przed stacją musimy postawić. I teraz jeszcze tę stronę. Dobra. Tu już mamy ładnie. Gdzie ta wieża? Wieżę postawiłem? Miała być. Jest w tym miejscu. Dobra. Budynek naprawczy.
Tutaj budynku naprawczego nie ma. No to postawimy w takim razie tutaj budynek naprawczy, ale nie ma pieniędzy jeszcze. Dobra, to chwilę musimy poczekać na budynek naprawczy. No, proszę bardzo, i budynek naprawczy możemy postawić. Jakieś zadanie się zrobiło, nawet nie wiem które, ale chyba ładunki odzieży zostały przewiezione. Dobra, i w tym oto momencie już budynek jest postawiony, także no cóż, teraz musimy poczekać chwilkę, aż pojawią się pieniądze na nowy pociąg, żebyśmy mogli kupić pociąg. Jeszcze troszeczkę nam brakuje do tego. Mamy nowy personel. W ogóle kto? Kto jest nowym personelem? Obwoływacz, kim ty w ogóle jesteś? Promuję możliwości twoich pociągów, dzięki czemu w ciągu 12 tygodni w twoich miastach liczba przesyłek pocztowych lub pasażerów rośnie o 50%. Proszę bardzo, to by było dość dobre, gdybym miał pieniądze. Aczkolwiek to na razie słabo z tym jest. Entuzjaści kolejnictwa zwiększa o 8% liczbę pasażerów w każdym mieście. I to kosztuje 6 tysięcy. Dobra, w sumie możemy sobie na to pozwolić. Zobaczymy, czy ktoś to kupi, czy jednak będziemy my wygranymi w tej licytacji. Mam nadzieję, że to zostanie dla mnie, bo jednak, żeby to... O, zakończyło się, udało mi się. Pięknie. Udało się, to jest bardzo, bardzo dobre. Z tego względu, że nie będę musiał wydawać punktów badań, tylko wydałem hajs na to, także bardzo dobrze, bardzo dobrze. Oczywiście jak już połączymy wszystko, no nie, no na to mnie nie... A to raport kwartalny, dobrze, 152. Jesteśmy na plusie. Zaraz pociąg będzie można kupić, widzę. Dobrze, już możemy kupować pociąg, także przygotuj linię. Stąd, co to jest? Rozbudowy firmy lub... Cena akcji wzrośnie. Dobra, w nosie. I tutaj. No i teraz cyk i lokomotywa. Pięknie. Więc tak, tu mamy już, nie mamy nikogo. Tu ktoś się pojawił. Nowy kandydat. Proszę bardzo, weźmiemy go. No i co? No i teraz do pociągu. I zobaczmy. Konduktor. Proszę bardzo. Czy palacz? Palacz nie jest żaden wolny, inżynier też nie jest żaden wolny. Okej, dobra. To już dalej czas leci. O, profesory się pojawiły. Palacz się pojawił, dobra, przyda się. No i ktoś tutaj. Nowy kandydat. Profesor, co ty możesz? Zleca zadania badawcze twoim firmom. Otrzymuje 157 w zamian za zredukowanie posiadanych punktów innowacji o 90. O, proszę bardzo. Bardzo jest to ciekawe. Zatrudni osobę. A ile mam punktów? Ja mam punktów innowacji 40. Miesięcznie dostaję... Mam 80, a miesięcznie dostaję 40. Ha. Dość ciekawe. No nie wiem, na razie z niego zrezygnuję. Kogoś widziałem, że zatrudniłem, także weźmy, zobaczmy, jak sytuacja wygląda. Tutaj nie ma nikogo. Także zaopiekujmy się. Tu palacz. Unfortunately, one of your trains didn't make it. No właśnie, nasłał na mnie kogoś, dlatego mój pociąg się uszkodził. Dobra, widzę, że już pieniędzy trochę przybyło, więc możemy połączyć Indianapolis z Toledo. To będzie dobre połączenie. Także na spokojnie możemy wziąć i już pobudować małą stację kolejową. It's worth reconsidering that decision. I zobaczmy, jaki to będzie koszt. Gdzieś tutaj blisko wjazdu. O, nawet tak może być, 87, także naprawdę dobra cena po płaskim terenie, także bardzo dobrze. I teraz tak, 30 potrzebujemy na to, żeby postawić wieżę, także za moment ta wieża powinna się już pojawić. Od razu uzbierajmy też, tam było 30, to te 80 tysięcy potrzebujemy. Dobra, dostaliśmy kolejne punkty badań. I w tym momencie stać nas właśnie tutaj na detonator. Podnosi poziom bezpieczeństwa, jest niezawodnym urządzeniem ostrzegawczym. Zwiększa niezawodność lokomotyw o 12%. Także weźmy to, to się przyda jak najbardziej. Odpauzujmy. Mamy już 90 tysięcy, także bardzo dobrze to się składa. Możemy już w tym oto miejscu ruszyć z budową, więc potrzebujemy sygnalizator. Sygnalizator potrzebujemy postawić
w tę stronę i tę stronę. Tu sygnalizator jest. No tam nie potrzebujemy. Czy ja w ogóle puściłem tutaj pociąg? Bo ja już teraz to nie pamiętam. Zobaczmy. Tak, jeździ tędy pociąg. Tu jeszcze pociągu nie ma. Tutaj potrzebujemy postawić wieżę zaopatrzeniową. Już mamy. Budynek naprawczy jest. Także musimy tylko i wyłącznie na razie skupić się na linii i uruchomić. Że proszę bardzo, linia jest, lokomotywa. Tyk. Bardzo ładnie. Tu już jesteśmy i teraz z Indianapolis do Louisville. Coś takiego musimy tutaj wyczarować, więc powoli możemy już zainwestować w małą stację. Dobrze. I teraz poczekajmy, chociaż w sumie zbudujmy linię kolejową, zobaczymy ile to będzie kosztować. To będzie kosztować 62, także na razie odpauzujmy sobie. Popatrzmy, jak tutaj lokomotywy jeżdżą. I zbierajmy trochę gotówki, żeby nie było zdziwienia. I za moment już właśnie widzę, już gotówka się pojawia. Trzeba będzie dokończyć budowę tamtej linii kolejowej. I ruszymy z nowym pociągiem w tamtym obszarze. No i zostało nam naprawdę niewiele miast do połączenia. Konkurencja, jak widzę, na razie się nie rozwija. Dobra. Dokończmy to. Zaakceptujmy 62. I teraz postawmy wieżę zaopatrzeniową. Proszę bardzo. No i musimy znowu poczekać chwilkę, aż nazbieramy pieniędzy odpowiednią ilość. Ale dość szybko już pieniądze zaczynają nam lecieć, napływać. Także naprawdę nieźle. Przygotuj linię. Postawimy pociąg. Dodaj lokomotywę. Proszę bardzo. No i teraz oczywiście potrzebujemy sygnalizację postawić. No bo jakby to było, bez sygnalizacji tu teraz nie ma racji bytu. Ta linia, proszę bardzo. No i potrzebujemy teraz 80 tysięcy na to, aby postawić tutaj budynek naprawczy na tej linii. Całe szczęście dość szybko zarabiamy. No przynajmniej tak było do tej pory. Zaraz zobaczymy, jak to dokładnie wyjdzie. I już możemy postawić. Dobra, czyli tu już na tej linii mamy wszystko. No i teraz następna sprawa. Mamy tu Knoxville. Knoxville. No i co z tym Knoxville zrobimy? Konduktor się pojawił. Więc weźmy konduktora. No i sprawdźmy, kto gdzie tu czego nie ma. Ten pociąg nie ma nikogo. Także damy mu konduktora. Jak tu pociągnąć linię? Myślę, że tutaj zaczniemy. Z Wilmington. Z Wilmington polecimy może do Charleston. Co tu się wydarzyło? Losowa awaria, ok. Więc do Charleston polecimy może. Kolejne pieniążki na koncie, więc możemy jak najbardziej ruszyć z budową. Charleston, proszę bardzo. I postawmy teraz tory. Jakoś musimy się połączyć za drogo. Ja bym poprosił jakoś tutaj lądem to pociągnąć. Będzie o wiele taniej. I zaakceptujmy. Następnie jak zwykle wieża zaopatrzeniowa. No i sygnalizatory. O, tu pięknie. Podwójne tory. Tu już nic nie muszę robić. Ale w tę stronę jak najbardziej tak. Proszę bardzo, sygnalizator jest już postawiony. No i teraz musimy znowu troszeczkę pozarabiać pieniędzy, bo nie mamy znowu na pociąg. Co najwyżej mogę przygotować już linię kolejową. Zaakceptować i już się pojawiły pieniądze, żeby kupić. No i pięknie. Dobra, widziałem tam na sprawozdaniu, wyszliśmy 300 aż na plusie, pomimo wydatków, które robimy odnośnie inwestycji w nowe linie kolejowe. Także naprawdę jest bardzo dobrze. Widzę, że w nic nie mogę zainwestować teraz. Niedobrze. Zobaczmy, jak wygląda kwestia, czy jest jeszcze ten profesor. No jest. I teraz ciekawe, co tu się
Zleca zadania badawcze twoim firmom, otrzymujesz w zamian za... Aha, czyli ja mu daję 90 punktów, a ja dostaję za to hajs. No to nie, ja tego nie chcę, bo mi właśnie są potrzebne punkty. Mi są potrzebne punkty do rozwoju. I to jest właśnie ten problem. Pojawiła się pierwsza ochrona, także weźmiemy sobie, kupimy tą ochronę. No i weźmiemy, wrzucimy go tutaj, do tego pociągu. Proszę bardzo. Pięknie. No i powoli, powoli nam się to zaczyna ładnie budować wszystko. Co jeszcze tu mamy do zrobienia? Mamy do 38, czyli jeszcze 7 lat mamy wzrost Baltimore zrobić. No na razie stoi na 55 tysiącach. No to jeszcze mamy troszeczkę czasu na to, żeby ta populacja podrosła. No i wartość mojej firmy, to ona wzrośnie momentalnie, ona chyba nawet już teraz rośnie, no waha się, ale nie, rośnie ogólnie, także super, ona sama z siebie wzrośnie ta wartość, a ja jeszcze i tak będę inwestował, także super. No i połącz 10 firm z obszarów wiejskich, to też się zrobi z czasem. Pieniądze w tym momencie już nam podrosły, więc no cóż, połączmy się z jakimś miastem. Myślę, że nie będziemy się podpinać tutaj do tej linii kolejowej, którą ona tutaj pobudowała. Ominiemy ich i do Jacksonville podlecimy i tutaj zainwestujemy swoje środki. Another new station. Where will this end? I podłączmy się tutaj. Dobra, i w tym oto momencie znowu trzeba zredukować. Tu gdzieś coś tak tanio było. O, 103. Ale tu coś mi nie pasuje. No tak się waha. Dobra, 100 tam... No nieważne, dobra, 118 nie jest wcale źle. 0,0 nachylenia. Także jest bardzo dobrze. Możemy to śmiało pobudować. I teraz tak, potrzebujemy sygnalizację. To musimy zrobić jako pierwsze, żeby nie pozapominać. Ja od razu za pamięci też postawię sygnalizację tutaj, bo kiedyś mogę, coś tak czuję, że zapomnę o tej sygnalizacji. No i wieża zaopatrzeniowa. Gdzieś mniej więcej na środeczku. Niech ona sobie stoi. I teraz tak. Tutaj nie mamy budynku naprawczego, to też go postawimy. No i sprawdźmy to, zbudujmy linię. Już rozkład jazdy. I lokomotywa. Proszę bardzo. Dobra, nadal 140, to nie za dużo. Teraz mamy maj, to w czerwcu trzeba będzie się rozejrzeć. No i dobra, no i teraz z Jacksonville polecimy do Montgomery. Z Montgomery do Atlanty, z Atlanty do Knoxville. No i z Knoxville polecimy do Louisville. Także superancko. Czemu on czeka na wolny tor? Co tu się dzieje? Aha, ładuje się jakiś inny pociąg. W porządku. No właśnie, właśnie. Trzeba będzie tutaj naprawdę poważnie się zastanowić nad tym, żeby wziąć i zmodernizować to. Powiększyć stacje kolejowe na 2 bądź 4 tory. Wtedy to będzie już naprawdę ładnie wyglądało. Bardzo ładnie zarabiamy. Naprawdę już szybko, szybko pieniądze lecą. Jak szalone. My potrzebujemy do Montgomery się dostać. Więc kolejną stację pobudujemy. I zobaczmy, jak wygląda kwestia torów. Teraz. Aha, dupa. Już rozumiem. Już rozumiem, o co chodzi. Zróbmy to w ten sposób. O, jakie drogie. A czemu to takie drogie? Bo się zrobił tunel. Nie podoba mi się to. Tunel na pewno nie. Prędzej zrobimy sobie właśnie most. Wraz to drogo wychodzi. No nieładnie. W sumie na dobrą sprawę to mógłbym pociągnąć to jakoś tutaj. Gdzieś jakoś tak. Teraz tu przeszkadza. Musimy ominąć. Dobra, no jest 209, także no jest różnica dość duża. Proszę bardzo,
209, 272. Także już blisko jesteśmy postawienia tych torów. No i już możemy te tory postawić, zaakceptować. Proszę bardzo. No i musimy teraz poczekać na kolejny przypływ gotówki. Widzę, w międzyczasie pojawili się nowi pracownicy. To weźmiemy sobie inżynierów. No i przydzielmy ich do jakichś pojazdów. Tutaj inżyniera brak. Proszę bardzo. I tutaj też. Pięknie. My brother spent some time in England. His accounts of how the railroad is used in mining there fascinated me. However, in America we have considerably greater distances to overcome. A mammoth task. Dobra. Coś nowego jeszcze. Licytator umożliwi rozpoczęcie aukcji w przypadku gospodarstwa rolnego lub zakładu produkcyjnego, nawet jeśli należą one do konkurencji. O, proszę bardzo. No nie, na razie to mi nie jest on potrzebny. Jeszcze mamy za mało punktów. No musimy poczekać. Patrzcie, no tu jest kolejna lokomotywa, ale ona jest strasznie słaba. To nawet w nią nie będziemy inwestować, bo to się mija z celem. Chyba ona jest gorsza od tej, co ja mam. No to nawet nie będziemy w nią punktów żadnych inwestować. No teraz zainwestujemy sobie w ten dzwoneczek. Ale to dopiero w lipcu zrobimy. Dobra, pieniądze już się pojawiły na koncie, więc weźmiemy, postawimy wieżę zaopatrzeniową. Gdzieś tu na środku, a tu akurat nie mogę. Ale mogę ją postawić tutaj. No i sygnalizatory. Pięknie. Dobra. I uruchomimy teraz nową linię. Z Jacksonville do Montgomery. Cudownie. Dobrze, więc tu już możemy się zainteresować Atlantą. Proszę bardzo, kolejna stacja. Oj, oj, oj. Jakoś tak trochę drogo to wyszło. O, tak mi się bardziej to podoba. Cudownie. Wieża zaopatrzeniowa. Jak zwykle, proszę bardzo. No i sygnalizatory. Dobrze, wszystko ładnie, pięknie. Tylko teraz tak. Budynki naprawcze tutaj jest, więc tu nie musi być, ale już w tym mieście to muszę postawić budynek naprawczy. Dobra, teraz już będę spokojniejszy. Póki co jeszcze nic tędy nie jeździ. Także przygotuj nową linię. I nowy pociąg. Kwartalny. Patrzcie, mimo inwestycji, jakie prowadzimy, to wraz jesteśmy na plusie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Patrzcie, jak nam urosło. Pasażerowie mocno nam urośli. Poczta troszeczkę. No towary nam zmalały akurat. Przychody, statystyki. Pięknie. Inwestycje, jakie mamy. Pięknie, pięknie. Bardzo dobrze. Jestem z tego zadowolony. No i pięknie. Pociąg już jeden wystartował. Pojawił się konduktor nowy. Dobra, przypiszmy go. I jeszcze ktoś się pojawił. Aha, licytator i analityk. To za to podziękujemy. Wrzucimy tutaj konduktora. I już patrzymy, co można zrobić. W dzwonek. Zwiększa bezpieczeństwo skomplikowanych konstrukcji torowych i zwrotnic. Dzięki temu zwiększa się przepustowość trasy. Poprawia wydajność Twoich lokomotyw o 5%. Bierzemy to. No i pięknie, pięknie. Personel. Znowu konduktor. Zatrudnijmy człowieka. Come on, budge your station over a bit. There's enough space here for the two of us.
Bardzo ładnie już się rozwinęliśmy, naprawdę bardzo ładnie. Czy ktoś mi się tu podłączył, czy mi się tylko wydaje? Nie, to jest akurat moje. Dobra. Myślałem, że ktoś mi się tu podłączył. O tu, zobaczcie, co on narobił. Patrzcie, co tu się... Let me show you how it's done. Patrzcie, co on tu zrobił. Jaki miszmasz. Nie wierzę. Dobra. A coś ona tutaj piszczy. A proszę bardzo, podłączyła się do Charleston. No. Skubaniutka. No nic, dobra. Niech jej będzie. Mi tam ona nie przeszkadza. Wiecie co, moi mili? Na tym zakończymy to spotkanie, bo już i tak troszeczkę dłużej posiedziałem. Także nieźle się połączyliśmy z wieloma miastami. Zostawimy sobie resztę na następne spotkanie. A mianowicie będziemy działać i podłączać kolejne miasto. To już będzie ostatnie, Knoxville. I z Atlanty do Knoxville i z Knoxville polecimy do Louisville. I w następnym odcinku będziemy już się skupiać na modernizacji tego wszystkiego i ulepszaniu. Także ja Wam dziękuję póki co za uwagę i do następnego. Trzymajcie się i cześć.